Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wracamy do długodystansowego testu niewidzialnej wycieraczki od Shiny Garage Drop Off. Szczerze mówiąc, kiedy ten produkt wszedł do gamy Shiny Garage, nie wziąłem go od razu pod lupę, nie wierzyłem do końca w jego możliwości, ale zebrałem kilka jakichś pozytywnych informacji z rynku od ludzi, którzy wiem, że rzetelnie też testują. No i pomyślałem, że warto naprawdę zainteresować się tym produktem. No i się nie myliłem. Wypada naprawdę nieźle, natomiast szczegóły poznacie oczywiście w tym odcinku. Będzie to troszeczkę taki test na podobieństwo tego, które robiliśmy z różnymi NW od Softa, czyli tej serii Glaco. Nie mamy może aż tak dużo nagrywek, ponieważ nie było to na moim aucie i nie do końca mogłem pilnować wszystkiego dokładnie, ale mamy jakieś nagrywki z telefonu gdzieś tam w połowie. Więc zebraliśmy naprawdę sporo informacji, oprócz tego ponakładaliśmy na samochody u siebie, także mamy już fajną bazę wiedzy dotyczącą tego produktu i myślę, że warto się nim zainteresować, ale przekonacie się tak naprawdę do końca po obejrzeniu tego odcinka. Zacznijmy może od samej pojemności, bo to jest ciekawe. Mamy tutaj 150 ml za 49 zł, więc cena do ilości i jakości wypada tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Produkt aplikuje się przyjemnie i prosto. Zresztą za chwilę przejdziemy do tej aplikacji, także zobaczycie. Natomiast musicie pilnować czasu dotarcia. Producent tutaj zaleca od 3 do 8 minut w zależności od temperatury. Ja przeciągałem nawet do 10-12, ale było wtedy chłodniej. Dzisiaj mamy, słuchajcie, 23 stopnie tutaj na hali, więc jest bardzo ciepło. Wtedy było w granicach tam 19. Im wyższa temperatura, tym szybciej sobie ścieramy. To, co zauważyłem przy tym produkcie, to na pewno śliskość. To się mocno rzuca w oczy. Powierzchnia jest śliska. To nam się bardzo spodobało, ponieważ ja mam takie przeświadczenie, że jak jest ślisko, to te drobinki piasku czy kamyczki łatwiej się prześlizgują, czy nawet owady, tak? I łatwiej je później zmyć. Dodatkowo producent tutaj zaleca warstwowanie. Drugą warstwę kładziemy po godzinie. Czy warto? Słuchajcie, naszym zdaniem, przynajmniej przy tych testach, co my robiliśmy na tych szybach, gdzie porównywaliśmy jedna kontra dwie warstwy, nie było aż tak drastycznych różnic użytkowych. Gdzieś tam w połowie okresu może troszeczkę szybciej jednak te krople uciekały z dwóch warstw i nawet pod koniec, kiedy już ta NW praktycznie umierała, to widać było różnicę podczas mycia, że tam, gdzie były dwie warstwy, jednak ta tafla szybciej spływa, tak? Więc jest troszeczkę lepiej, więc tak naprawdę warto. Jeżeli mamy czas, możliwość, dlaczego nie, wrzućmy sobie te dwie warstwy. Aplikacja tej drugiej jest naprawdę jeszcze szybsza i prostsza, bo ta powierzchnia już jest śliska, więc nie ma absolutnie żadnych problemów. Produkt posiada atomizer, natomiast ja, szczerze mówiąc, wolę sobie go odkręcić i tradycyjnie przelać produkt na gładką szmatkę, owinąć na aplikatorze, czyli tak jak aplikujemy powłoki na lakier i w ten sposób rozsmarować po szybie. Oczywiście pamiętajcie, żeby zawsze przed aplikacją oczyścić szybę za pomocą jakiegoś mleczka do oczyszczania szyb, tak, typu glass polish. Później odtłuszczamy powierzchnię. Ta powierzchnia musi być właśnie odkamieniona, pozbawiona zanieczyszczeń i odtłuszczona ma być tak tempo, zobaczcie jak tutaj, tak? Że w ogóle w rękawiczkach to mi nawet nic się nie prześlizguje. To jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje to, że ta NW się dobrze przyjmie, że nie będą nam skakały wycieraczki, chociaż z tym skakaniem jest akurat różnie, to jest temat rzeka, bo to, słuchajcie, może zależeć od produktu, może od przygotowania, może też od stanu szyby, a mieliśmy przypadki takie, że nawet tutaj to mocowanie wycieraczek było za bardzo dogięte w stronę szyby i wtedy, słuchajcie, też występował ten efekt skakania. Ale najważniejsze jest to, żeby utrzymać tą śliskość i czystość szyby. Więc o tym pamiętamy, także glass polish, odtłuszczenie i wtedy dopiero aplikacja niewidzialnej wycieraczki. To chyba tyle słowem wstępu. Tak jak szyba już jest oczyszczona, jest odtłuszczona, więc ja zabieram się po prostu za aplikację. Cztery takie przechylenia. Tak naprawdę lubię sobie na początku rozprowadzić to kolistymi ruchami. Wtedy mam pewność, że wtarłem ten produkt w szybę. Dołóżmy, jest świeża ściereczka, więc już teraz troszkę mniej, tylko trzy przechylenia. Później można po dwa. Jest niestety ciepło i produkt dużo szybciej mi odparowuje.
Zobaczcie, takimi dwoma nabraniami zrobiłem sobie tutaj praktycznie wszystko. Widać przy aplikacji, że ta NW fajnie pracuje. Jeszcze sobie ciutkę dołożę, ale dosłownie taki jeden ten. I teraz już w poprzek. I zacieramy w pionie. Tak jak uciekają krople. Trochę gra psychologiczna, ale może działa. No i jest okej. I zobaczcie, ładnie się nam to zatarło. Ważne, żeby nie zostały te poprzednie mazy czy po tych kolistych czy poprzecznych ruchach, bo wtedy znaczy, że nie wtarliście, nie roztarliście tego produktu, tylko ta grubsza warstwa zaschła wam i tego nie rozprowadziliście. Także to musi się wam poddawać jakby ten produkt. I jest okej, bo jest wszystko teraz w pionie, idę na drugą stronę. No i tak samo z tej strony produkt nam się ładnie rozprowadził. Czekamy, jest ciepło, więc myślę, że 3-4 minutki właściwie tamtą stronę już mogę za chwilę zacząć docierać. Słuchajcie, podczas docierania od razu czuć fajną śliskość, więc ta fibra nam łatwo prześlizguje się, ale czasami trzeba troszeczkę docisnąć przy docieraniu, tak, żeby na pewno zebrać ten nadmiar. Możecie sobie zawsze na obrzeżach szyby, tam gdzie jest czarna powierzchnia, tak sobie sprawdzić, jak to się dokładnie ściera. I na koniec oczywiście warto jeszcze zobaczyć sobie w punktowym jakimś świetle, w latarce LED-owej, czy na pewno nic się nie marzy. Zobaczcie. Widzicie, od razu mamy śliskość. To jest na pewno fajne. A tak naprawdę jest dopiero świeżo starta. Ona później jeszcze dostanie troszeczkę. Już tak naprawdę. Ja tu, słuchajcie, nic więcej nie widzę. Poza brudami od strony wewnętrznej. Jeżeli ją przeciągniecie albo zostanie gdzieś za grubo nałożona warstwa, to szczególnie tu przy tych czarnych obrzeżach będziecie widzieć, że trzeba będzie tam mocniej troszeczkę potrzeć, żeby to zetrzeć. Dlatego też dobrze ją rozkładajcie sobie. NW jest już położona, dotarta. Generalnie teraz albo godzina i kolejna warstwa, albo po około 6 godzinach możemy wyjeżdżać na powietrze. Znaczy, można wcześniej. 6 godzin jakby musimy unikać po prostu kontaktu z wodą. Nagramy wam też, jak zachowuje się ta NW na świeżo, jak jest bardzo świeża. Natomiast chciałbym tutaj podzielić się z wami informacjami na temat tego naszego długodystansowego testu. Też go robiliśmy na innym Oplu. I tam, słuchajcie, NW przeżyła, w tej chwili jest 11 tysięcy kilometrów, ale zanim zobaczycie ten film z 11 tysiącach kilometrów, powiem tak, no, tam kładliśmy NW w marcu, minęły 4 miesiące. Natomiast no, dosyć spory przebieg, 11 tysięcy kilometrów, auto robi codziennie grubo ponad 100, więc jest mocno eksploatowane. Szyba nie jest nowa, a to też, słuchajcie, ma znaczenie, ponieważ im nowsza szyba, tym każda NW będzie działała dłużej, także to też trzeba brać pod uwagę. Generalnie start niewidzialnej wycieraczki na samym początku to jest w zależności od pochylenia szyby nawet od 50, 55, 60 to już jest tak standard, więc generalnie dosyć szybki start. 50-55 to już jest naprawdę fajne zachowanie, ponieważ no, niektóre takie bardziej powłokowe
te niewidzialne wycieraczki, one startują troszeczkę później, 65, 70, tego nie do końca lubimy i to nie do końca może sprawdzać się w mieście. Tutaj typowa NW, taka właśnie fajna też w miasto. Mamy filmik nagrany przez Patryka tak z telefonu i było w granicach 5000. Możecie zobaczyć, jak sprawuje się ta niewidzialna wycieraczka. Naszym zdaniem jest naprawdę dobrze, fajny, szybki start. Pamiętajcie też, że wszystko zależy od zanieczyszczeń szyby. Jeżeli ona jest bardzo brudna po trasie, to będzie trochę później startowała. Ale jak jest w miarę czysto, tak, po myciu czy po przemyciu płynem do szyb, to ona fajnie i szybko startuje. I kolejny filmik mamy po właśnie tych 11 tysiącach kilometrów i jakichś tam 4 miesiącach. No tutaj akurat trafiliśmy na pogodę, gdzie nie było niestety deszczu, ale chcieliśmy już to nagrać, zakończyć ten test. Podczas jazdy najpierw pryskaliśmy wodą z opryskiwacza i jechaliśmy, tak? To było nagrywane na czystej szybie, no, ale widzimy, że tu już jest słabiej, dopiero gdzieś tam od 70. No w mieście już troszeczkę może być z tym problem. W trasie oczywiście możemy jeszcze jeździć, i więc jeszcze jakoś to działa. Natomiast w mieście jest już troszeczkę gorzej, ale cieszy nas to, że do tych 10 tysięcy kilometrów działała bardzo, bardzo równo, była bardzo stabilna i to jest moim zdaniem świetny wynik jak na niewidzialne wycieraczki, te proste, podstawowe, tańsze, łatwe i szybkie w aplikacji i te, które przede wszystkim dosyć szybko startują, bo tak jak powiedziałem, od tych nawet 50 km na godzinę. Teraz przejedziemy się ze świeżo zaaplikowanym drop-offem i zobaczymy, jak sobie radzi. Generalnie start widać już od 45, no od 50 już jest tak naprawdę widać, że się coś dzieje, także bardzo dobry wynik. 60, 70 to już w ogóle zaczyna bardzo szybko spływać. To, co możecie również zauważyć, to kropla, która ucieka z szyby, ona się nie rozwarstwia, tylko w całości po prostu zjeżdża z szyby, więc widać, że ta hydrofobowość jest naprawdę na wysokim poziomie i też odjazd tej wody, czyli ta śliskość taka powierzchni jest bardzo fajna. To, co jeszcze zasługuje na uwagę, to to, że tutaj być może zauważycie też to na filmie, że bardzo łatwo wycieraczki chodzą po szybie, a to dlatego, że ta NW jest śliską NW, bo są też te tempe i tam niestety trzeba je no, dosyć często boosterować jakimiś płynami do mycia szyb z dodatkiem NW, żeby osiągnąć tą śliskość. Tu też warto to robić, ale tak czy inaczej już na dzień dobry mamy tą śliskość, więc nawet na sucho ta wycieraczka naprawdę bardzo pięknie nam chodzi. Myślę, że to zauważycie. I dodatkowo nie ma tu problemu z tym mazaniem. Nawet Patryk, który jeździł bardzo długo z tą NW i robił się ten długodystansowy test, też zauważył, że nie ma takiego problemu z tym mazaniem, a to bardzo ważna uwaga, ponieważ wiem, że dużo osób o to pyta, dużo osób narzeka. Oczywiście zawsze jest jakiś tam procent czy nawet promil, że komuś coś się nie spodoba albo akurat na tej szybie nie zagra, ale tu ewidentnie widać, że wypada to bardzo dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak widać, mamy kolejny bardzo ciekawy produkt od polskiego producenta, od Shiny Garage. I myślę, że drop-off naprawdę zasługuje na uwagę. Jest to świetna niewidzialna wycieraczka na boczne szyby, ponieważ mamy tą śliskość i fajny zjazd wody. Z tyłu też z pewnością się fajnie sprawdzi. No, jest, można powiedzieć, taką budżetową niewidzialną wycieraczką, ale mimo to nie zawiedziecie się, nawet jeżeli położycie ją na szybę frontową, ponieważ jak sami widzieliście, jak test pokazał, nawet na używanej szybie jest w stanie utrzymać się do 10 tysięcy kilometrów, a to jest naprawdę, naprawdę niezły wynik. Dodatkowo na plus ta śliskość, łatwość chodzenia tych wycieraczek, no i minimalne, wręcz niezauważalne mazanie. Jeżeli mieliście już do czynienia z tym produktem, no bo tak naprawdę jest od jakiegoś czasu na rynku, to będziemy wdzięczni również za podzielenie się uwagami w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście pytajcie w komentarzach. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!